Wydarzenie to mogliśmy zrealizować w ramach projektu Iść za marzeniem, czyli śladami Konrada, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mam nadzieję, że to będzie taka niecodzienna lekcja języka polskiego, chociaż może i wykraczająca, może i lekcja życia, literatura ma wpływ na życie i odwrotnie. I pani pan to z pewnością bardzo ładnie uświadomi. Także zapraszam serdecznie, pani Maria Sobolska. Proponuję taki temat spotkania. Więc najpierw biogram, bo uważam, że on jest szalenie ważny, dlatego że całe pisarstwo Konrada odwołuje się do jego przeżyć. Wykorzystuje to, co przeżył, chociaż zarzucano mu na przykład plagiat z literatury francuskiej, co zostało absolutnie wykluczone. Myślę, że jeżeli poznamy jego życie, to zrozumiemy, dlaczego tak było. Obchodzimy w tym roku 160. rocznicę urodzin Konrada. Dokładnie to będzie 3 grudnia. W maju w ubiegłym roku na Sejmie podczas jednej sesji ogłoszono ten rok rokiem Konrada. 23 maja powrócił do Marsylii w 1875 roku i 25 czerwca już jako praktykant popłynął na statku Mont Blanc na Haiti. W 1876 roku jako stewart popłynął na statku San Antonio, również na Martynikę, Haiti i dalej do Wenezueli, ale już był pracownikiem morza, już zarabiał pieniądze. W 1888, 31 lat, dla mnie ważne były te lata, jak on tę karierę robi, zostaje kapitanem na barku Otago i tam właściwie dość długo pływa. W 1889 roku powraca do Londynu, nie pracuje, żyje z oszczędności przez pewien czas, bo podczas podróży nabawił się febry, dochodzi do siebie i teraz rozpoczyna pracę nad Szaleństwami Almayera, pierwsza jego powieść. Akcja rozgrywa się w takiej dosyć egzotycznej scenerii, romantyka, przygoda, jak zwykle. Szaleństwa Almayera polegają na tym, że zdobywszy majątek, próbuje wybudować ogromną posiadłość dla swojej córki. I to mu się w końcu udaje. Czy ta książka zyskała popularność? Nie. Konrad dosyć długo musiał pracować na to, żeby osiągnąć popularność. Gdzieś mniej więcej około roku 1910-1916 zaczyna być pisarzem poczytnym. Wcześniej no, boryka się z wieloma problemami. W 1890 roku jako kapitan, biegle władający językiem francuskim, zostaje zatrudniony przez taką spółkę belgijską jako kapitan. Myśli, że weźmie udział w pracy badawczej, zresztą tak to zakłada, ale okazuje się, że spółka zajmuje się przede wszystkim handlem kością słoniową. Dlaczego pisał po angielsku, jak myślicie? Miał 17 lat, kiedy wyjechał z Polski. Uczył się tylko w domu. Podobno jako 4-latek uczył się już języków. Znał francuski biegle, na pewno. Angielskiego musiał się nauczyć. Jako 17-latek, mniej więcej chyba w tym wieku jesteście, prawda? I jak się ma 17 lat, to się myśli we własnym języku, nawet jeżeli się uczycie obcych języków. I teraz 17-latek za granicą wyłącznie włada językiem angielskim. I teraz chcąc wyrazić to, co się czuje, to zapomina się o tych słowach, które się wyniosło z ojczyzny, a chce się powiedzieć,
po prostu o tych swoich przeżyciach. Eliza Orzeszkowa miała do niego pretensje, że on pisze po angielsku, że nie pisze po polsku. Okazuje się, że on napisał też i sporo utworów, które nawiązywały do Polski. Pamiętajmy, że Konrad dożył odzyskania niepodległości. Po odzyskaniu niepodległości był dwukrotnie w Polsce. Był w Krakowie, dwukrotnie był ze swoimi synami w Krakowie. Pierwszy raz był chyba w 1915 roku, kiedy jeszcze była wojna. Pisał dla swoich bliskich. Kiedy rzucił karierę morską, ożenił się. Niektóre źródła mówią, że z prostą kobietą, niektóre mówią, że to była urzędniczka Jessie George. Ma dwóch synów, George'a i John'a. Zajmuje się ich wychowaniem. Żyje tak na granicy, na skraju ubóstwa i bardzo dużo pisze. Ważne jest, żebyście widzieli, że karierę pisarza rozpoczął jako 37-latek i nie od razu to była kariera. Nie od razu go czytano, bo nawet i teraz. Tu wśród was chyba też są jacyś ludzie, którzy myślą chwytać za pióro, czy chcą robić karierę. Jeżeli chcecie pisać, to trzeba sobie uświadomić dla kogo i żeby to, co piszemy, było czytane. Dlatego namawiam do czytania, bo tak może na zakończenie powiem, że język wyznacza nam granice naszego świata. Dziękujemy wam bardzo. No i wobec tego życzymy wam wiele dobrego w życiu. I dobrych wyborów. Dobrych wyborów. Tak, to jest najważniejsze. A ja bardzo dziękuję za uwagę, za kulturę i za wyrozumiałość. Dziękuję bardzo.